Sójka. Wybiera się sójka za morze, ale wybrać się nie może. Trudno jest się rozstać z krajem, a ja właśnie się rozstaję. Poleciała więc na Kresy pozałatwiać interesy. Odwiedziła, a potem Szczecin, bo tam miała dwoje dzieci. W Kielcach była 2 tygodnie, żeby wyspać się wygodnie. Jedną noc spędziła w Gdyni u znajomej gospodyni. Wpadła także do Pułtuska, żeby w Narwi się popluskać. A z Pułtuska do Torunia, gdzie mieszkała jej ciotunia. Po ciotuni jeszcze sójka odwiedziła w Gnieźnie wujka. Potem matkę, ojca, syna i kuzyna z Krotoszyna. Pożegnała się z rodziną. A tymczasem? Rok upłynął. Znów wybiera się za morze. Ale wybrać się nie może. Myśli sobie, nie zaszkodzi po zakupy wpaść do łodzi. Kupowała w Łodzi jaja. Targowała się do maja. Poleciała do Pabianic, dała 10 groszy za nic. A że już nie miała więcej, więc siedziała 5 miesięcy. Teraz, rzekła, czas za morze. Ale wybrać się nie może. Posiedziała w Częstochowie, w Jędrzejowie i w Miechowie, odwiedziła Katowice, Cieszyn, Trzyniec, Wadowice. Potem jeszcze z lotu ptaka obejrzała miasto Kraka, Wawel, Kopiec, Sukiennice, piękne place i ulice. Jeszcze wpadnę do Rogowa, wtedy będę już gotowa. Przesiedziała tam do września, bo ją prosił o to Chrześniak. Odwiedziła w Gdańsku stryja, a tu 3. rok już mija. Znów wybiera się za morze, ale wybrać się nie może. Trzeba lecieć do Warszawy, pozałatwiać wszystkie sprawy. Paszport, wizy i dewizy, kupić kufry i walizy. Poleciała. Lecz pod Grójcem znów się żal zrobiło sójce. Nic nie stracę, gdy w Warszawie dłużej dzień czy dwa zabawię. Zabawiła 1 tydzień cały. Miesiąc, kwartał, 3 kwartały. Gdy już rok przebyła w mieście, pomyślała sobie wreszcie. Kto chce zwiedzać obce kraje, niechaj zwiedza. Ja zostaję.